24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych. Parki narodowe to obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych i społecznych, na których terenie ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. W Polsce jest ich 23. A jak wynika z badania z 2019 roku, 80% Polaków uważa, że powinno być ich więcej. To na władzach publicznych ciąży konstytucyjny obowiązek ochrony środowiska i wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Tymczasem w Polsce od 22 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. Wiąże się to ze skomplikowaną procedurą tworzenia parków i ustalania ich granic. Dużym problemem są też kwestie rekompensa dla samorządów i właścicieli nieruchomości na tych obszarach. Są oni też pozostawieni bez wsparcia rozwojowego i realnego wpływu na funkcjonowanie parków. Do rzecznika wpływają skargi dotyczące utrudnień związanych z położeniem nieruchomości na terenie parku narodowego czy krajobrazowego. W 2018 roku, po wniosku rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego, wydłużony został termin ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiska. W przepisach brakuje jednak odpowiedniego systemu instrumentów prawnych kompensujących ograniczenia, jakich doznają z tego tytułu mieszkańcy parków narodowych oraz gminy, na którym terenie one funkcjonują. Polskie parki narodowe zajmują łącznie nieco ponad 1% powierzchni kraju. To bardzo mało. We Francji na przykład to 9,5% powierzchni, na Słowacji 7,5%, a we Włoszech 5%. Ten wskaźnik jest u nas trzy razy mniejszy niż średnia europejska. Różnorodność biologiczna Polski jest jedną z najbogatszych w Unii Europejskiej, a najbardziej skuteczną formą ochrony przyrody są właśnie parki narodowe. Warto chronić to cenne dziedzictwo przyrodnicze.